Jezu, jaki wyścig. Gdy podeszliśmy do słoni po raz pierwszy, to Magda miała łzy w oczach jakby już z zupełnie innego powodu. Magda mi potem powiedziała, że to było tak nieprawdopodobne doświadczenie, że zapomniała, że ją boli wszystko. Już nawet nie tylko ta noga, ale i odciski na stopach, i zakwasy, i odpłynięcie, że zapomniała o całym bólu. Więc to dużo mówi o tym, co się dzieje w środku, nawet jeśli nie okazuje tego na zewnątrz. Niesamowite. They give you great energy. We think we're clever with our high-tech communication, but these animals' communication is beyond. Toto, we select a guy from a group. Touch his head, his neck, his mouth, around the body. Then we ask the other guys what's wrong. Then they saying that he's a deaf man, you cannot relate. It's incredible. When you've got something wrong with you, they easily pick it up. If you are sick, whatever, not feeling well, they know. Jezu, tylko nie wiecie, no. Ale to jest cudne. Taka też. Któregoś dnia, jak akurat byliśmy w towarzystwie nosorożców i miała okazję karmić nosorożca z ręki, co jest w ogóle unikatową sytuacją na skalę światową. Ja nie znam innego miejsca na świecie, gdzie można by spróbować w ogóle to robić. Ale tutaj byliśmy w stanie ze względu na Judith Travers, na szefową rezerwatu, która wychowała tego nosorożca od małego. Opiekowała się nim, pełniła rolę jego mamy, od kiedy miał 4 tygodnie. Jako jedyny ocalał z przerażającej masakry nosorożców, która tutaj miała miejsce 5 lat temu. I jakby w jej towarzystwie mogliśmy podejść na tyle blisko, żeby go karmić z ręki, no dosłownie tak jak z talerza. Jest nierówny teren. Nie. Ja nie patrzę pod nogi, tylko wiesz, to... Bo nie ale widzę, wiesz co, jakby w ogóle moim zdaniem, to jak cię obserwuję, to ty masz więcej ograniczeń w głowie niż w nodze. Zdajesz sobie z tego sprawę, że ty jesteś w stanie fizycznie pokonać dużo więcej terenu i dużo większe odległości, niż to ci się wydaje. Znaczy... Boję się, czy sobie poradzę, czy nie, no później wiesz. No dobra, ale co się stanie, jeśli sobie nie poradzisz? Nie wiem, upadnę, upadniesz, dobra. Upadniesz i się uderzysz. No i co dalej? I co z tego? Nigdy nie upadłaś i się nie uderzyłaś? No, uderzyłam. I żyjesz, tak? No więc, ale wiesz, dla mnie najgorsza opcja jest taka, że sobie płamię drugą nogę i co? Wtedy jestem uziemiona. Wiesz, jakie trzeba mieć pecha i ile siły w tym musi uderzeniu być, żeby sobie złamać nogę? Myślisz, że to idziesz i nie wiem, wpadniesz w dziurę i sobie złamiesz nogę? No nie wiem, nie miałam połamanej, więc nie wiem. No to ja miałem 3 razy, więc mogę ci powiedzieć, że trzeba się naprawdę bardzo postarać, żeby sobie złamać nogę. Bo wiesz, tak de facto ta proteza jest zrobiona o tyle dużo, że nigdzie mnie nie obciera, jeśli chodzi o pachninę i tak dalej. Ale obtarło mnie na dole kikuta. A to jest niefajne, bo wiesz, jak mnie będzie stale obcierać, to się wiąże z skurczeniem tego kikuta. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś wcześniej? Bo aż tak bardzo mnie nie obtarło, dopiero dzisiaj dołożyłam i tak wyszło. Jutro mamy trudny dzień. I musisz być w formie, no, naprawdę, no, musisz być w formie. Musimy się wbić na Castle Copy, to jest ta duża skała. I oznakować stada dookoła. Nikt cię nie zmusi, to będzie twoja decyzja, tak? Jak nie będziesz chciała, albo ja to zrobię sam, albo zadzwonimy do kogoś, ktoś inny to zrobi za nas, a my się zajmiemy czymś innym, nie wiem, będziemy znakować zabry, albo cokolwiek innego, albo pojedziemy do szkoły. Ale no, możemy to potraktować w kategorii jakiegoś wyzwania, tak? I przełamania się. To będzie całkowicie twoja decyzja. Trochę ją postawiłem pod ścianą i zmusiłem do tej rozmowy. Nagle pękła jakaś tama, nagle się popłakała w ogóle nieprawdopodobnie. Nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Zaczęła wyrzucać z siebie żale i strach, który się w niej tam kłębił od jakiegoś czasu i pęczniał. I następnego dnia wstała rzeźka jak skowronek. Ja całą noc siedziałem i myślałem, Boniu, co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam ten ranek rozegrać, tak? Czy mamy iść dalej, czy wracać, czy jakby wysoftować całą tą sprawę, czy robimy to, co mieliśmy dalej robić? Jakby bałem się o jej reakcję rano. A Magda rano wstała, założyła nogę, spakowała plecak i poszliśmy dalej. W ogóle jakby nie było rozmowy na ten temat, nie wróciliśmy do tego tematu. Dobra, o ile ja tam wejdę, to jak ja stamtąd zejdę? Poradzimy sobie. Co ja zawału na górze dostanę? Było zadanie, które nam wyznaczył John, szef rezerwatu Imire i mąż Judy. Poprosił mnie, żebyśmy weszli na Castle Copy. To jest taka duża formacja skalna na wzgórzu i to jest najwyższy punkt w całym rezerwacie Imire, z którego się jakby prowadzi obserwację migracji stad. Najpierw się zgłosiłem tak chyba troszeczkę niefrasobliwie, bo potem dopiero pomyślałem, że wspinaczka na 30-metrową skałę dla mnie nawet jest czasami wyzwaniem, a dla Magdy to jest coś, co może przekraczać w ogóle jej możliwości. Gdy ją poprosiłem jakby o opinię na ten temat, powiedziała, że no możemy spróbować, co tam. Nie powiedziała nie, przynajmniej od razu. No i resztę już możesz. Dobra, już tam radę, myślę. Tak jest. Czy jesteś pewny, że to dobrze założyłeś? Najbardziej się martwiliśmy o bezpieczeństwo, o to, że może spanikować, bo ma lęk wysokości. A przynajmniej tak uważa. W moim przekonaniu Magda nie ma żadnego lęku wysokości, ale ona jest przekonana, że ma. To jest właśnie Magda, tak? Jakby ona uważa, że więcej się dzieje złego niż się dzieje naprawdę. I czasami potrafi się spanikować stojąc na 1,5-metrowym murku, a wejść na 30 metrów i jakby nie mieć cienia strachu. Więc założyliśmy stanowiska asekuracyjne, założyliśmy liny. Zabezpieczyliśmy na wszelkie możliwe sposoby tą trasę. To nam zajęło z pół dnia, jakby żeby Magda mogła wejść na górę. Po czym Magda stanęła pod tą skałą, spojrzała w górę, stanęła na drabinie i 2 minuty później była na wierzchołku i w sumie nie potrzebowała niczego z tego, co my tam zrobiliśmy. Coraz wężej. To chodzisz bardzo długo. Poczekaj chwilkę. Stop. Nie, dobra. O! Co tam jest? Patrz. 1, 2, 3. 300 metrów stąd, dokładnie tak. Czyli łedza, mamy nosorożce, 3. Akurat pogoda była niezła, ale zmęczenie dawało znać o sobie. Tak samo u niej, jak i u mnie. w pełnym słońcu nie ma bohaterów. No pod koniec zaczęła sobie radzić, coraz lepiej. Znaczy, były takie momenty, że ja ją musiałem gonić, bo wiesz, zatrzymałem się gdzieś na chwilę, żeby zobaczyć, co tam jest pod krzakiem, tak? Czy żeby się przyjrzeć jakimś zwierzakowi, nagle patrzyła 500 metrów dalej. No. Więc jakby trochę się odwróciły role w pewnym momencie. Zaczęła się czuć komfortowo, zaczęła sama chodzić po buszu, zaczęła się rozglądać sama, przyglądać różnym rzeczom. Chociaż ona ma więcej ograniczeń tutaj niż w nocy, zdecydowanie. Co udowodniły zresztą następne dni, bo pod koniec ja nie wiedziałem, kiedy ona siada z samochodu i miałem wrażenie, że zeskoczyła z niego w ogóle, tak? Podejrzewam, że tak nie było, ale odwróciłem się na moment i jej już nie było, a zamykała w tym momencie bramę albo ją otwierała. Stój. Okej. Okay. Nie dawaj, żeby najpierw musi oddać ci kapelusz, tak? Ja już chyba tego nie założę. To nie jest wyjazd, który zmienia jej życie. Ten projekt, Kierunek Szczęście, to jest wydarzenie, które zmienia jej życie. I to nie jest tak, że ona stąd wróci do swojego poprzedniego życia, do swojego poprzedniego świata. Ona wróci do zupełnie innego świata, który ten projekt jej pozwolił osiągnąć, tak? Jakby to jest totalny game changer, to jest zmiana wszystkiego w życiu. Liczę trochę na to po cichu, że jakby tu miała czas i możliwości, żeby zająć się czymś innym, odciąć się, żeby zrozumieć, jak wiele się zmieniło w tym momencie w jej życiu i wrócić trochę inną osobą. No zobaczymy, że tak będzie. Dziękuję wam za wszystko. Bez was nie byłoby to możliwe.